No, myślę, że Finowie ściskają kciuki za udane skoki młotki. Ostatnie sezony to rozpacz i dramat, jeśli chodzi o fińskie występy na skoczniach świata. Lauri Asikainen właściwie samotnie walczył o honor Suomi, no ale w tym roku powraca ponownie Janne Ahonen, jest Asikainen. Młotka, jeśli będzie tak skakał jak teraz latem, no to też pewnie można po nim spodziewać się dobrych rzeczy. Po serii pierwszej plasował się na 8. miejscu, no i w najgorszym wypadku pozycję tę utrzyma, bowiem teraz jest pierwszy.